Prowadzimy kilka spraw pro bono w tym zakresie, w, w, po stronie ofiar, e, który, młodych dziewczyn, które padały ofiarami e, osób zaangażowanych w, w Pandora Gate. Czyli jeszcze wszystko może wypłynąć, y, różne sprawy mogą się pojawić. i Na pewno, i, czy wszyscy są równi wobec prawa? Y, no, odpowiedź chyba nasuwa się sama: wszyscy y, są równi wobec prawa. Pobicie zwykłego człowieka, a pobicie policjanta. W, w tym pierwszym przypadku do jednego roku zdaje się tam, a w przypadku mm. funkcjonariusza publicznego już jest ta kara większa. Do ułaskawienia przez prezydenta może dojść dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądu karnego. Ktoś może chcieć pójść do więzienia, żeby nie dostać przysłowiowej kulki, na przykład. Ale to jest fajne. No to jest co... jeszcze co innego. To są papugi. Oni lubią rozmawiać. To znaczy, o czym my Mówią rozmawiamy? Dużo Zrób głośniej. Parę słów do mikrofonu powiedzą za chwilę Kamil Rudol i Michał Zacharski Prawnicy Rozmowy na głaśnia, Maciej Uchmański Witam na kanale u Macieja Uchmańskiego i dzisiaj jestem w kancelarii razem z mecenasami i witam panów doktora Michała Zacharskiego Dzień dobry oraz doktora Kamila Rudola Kłaniam się Panowie prowadzą podcast o tematyce prawniczej. Skąd w ogóle taki pomysł? Ta cała koncepcja wyszła trochę dynamicznie. Ona wynikała z naszej współpracy wcześniej z grupą, z grupą Nuance Media. W Nuance Media jest bardzo dużo fajnych podcastów, które sami z przyjemnością słuchaliśmy. I tak naprawdę, nawet przy obsłudze prawnej jednej z jednej z osób prowadzących taki podcast, pod, powstała koncepcja, czemu by nie przywrócić w niuansie również podcastu e, prawniczego. Wcześniej podcast prawniczy dla niuans media prowadził profesor Adam Bodnar, e, więc e, tym bardziej był to duży zaszczyt, żeby wskoczyć, mówiąc kolokwialnie, trochę na miejsce e, Adama. No i co i powoli nam się, powoli nam się podcast rozwija. Na początku, na początku naszego pomysłu z podcastem były to solówki, były to, były to wystąpienia tylko Michała oraz, oraz moje. Ostatnio mamy przyjemność gościć wielu fantastycznych gości w naszym, w naszym, w naszym podcaście. Który nazywa się? się... Prazy nie przypominamy. Prawilnie przypominamy. Prawilnie to jest takie znane słowo, a przy, czy ta sekwencja, ona z czegoś wynika? To w ogóle jest zabawna historia, bo my się długo zastanawialiśmy, jak powinniśmy ten podcast zatytułować i siedzimy sobie pewnego razu w kancelarii z Kamilem i mówi tak, wiesz, jest takie wyrażenie, które w tym świecie internetowym, takim właśnie yy, charakterystycznym dla youtuberów, podcasterów, prawilnie przypominam. Ja mówię, to jest genialne, to użyjmy tego, tylko nas jest dwóch, więc prawidłnie przypominajmy. I to mi się też spodobało, bo miałem takie bardzo szybkie skojarzenie z tym, co Sokrates mówił, bo, bo podobno on właśnie. Nie, nie spotkałem go, ale skoro wiesz, no to fajny znaczy, gość. No, no tak. Zresztą yy, przez Platona opisywany, bo to przede wszystkim od Platona wiemy, a, a chodzi o poglądy Platona w istocie. Yy, chodziło o to, że cała nasza wiedza, czyli to, jak gromadzimy informacje i to, czego się w życiu uczymy, to jest tak naprawdę przypominanie sobie, więc uznałem, że to jest też taka głęboka idea yy, i bardzo mi się pomysł na tę nazwę spodobał. Tak zatytułowaliśmy nasz podcast. Przyznam, że słuchałem kilka odcinków i, i muszę stwierdzić, że to są bardzo przystępne wywody, bo wydawać by się mogło, że ten język prawniczny no jest po prostu dla y, szerego zjadacza chleba y, zawiły i raczej ktoś, kto się tym nie interesuje, no to jest czarna magia, ale jednak wy tam staracie się takim językiem mówić przystępnym. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Przepraszam, że, Śmiało, y, że, że powiem tylko jedno zdanie na ten temat. Prawnik, który przeszedł całą szkołę pięcioletnich studiów, tak jak my, aplikacje, i jeszcze poświęcił trochę studiom wyższym w stosunku do tych zasadniczych magisterskich, po to, żeby zostać doktorem nauk prawnych, ma najczęściej tendencję do komplikowania wypowiedzenia wszelakiego. No, a tutaj nagle okazuje się, że trzeba mówić do ludzi i dla ludzi. Czyli musi znów odbyć drogę edukacyjną, żeby się po prostu wykształcić w mówieniu prostym o rzeczach nieco skomplikowanych, bardzo często. I stąd cieszymy się z takiej opinii, bo wkładamy sporo wysiłków to, żeby mówić prosto. Także o tych rzeczach prawnie niekiedy skomplikowanych. Tak, bo język prawniczy, tak jak Michał tutaj słusznie mówi, jest językiem bardzo sztucznym. I, i, no I wiele razy, jak się rozmawia z, z klientami, ze znajomymi, oni mówią, że nie potrafią w tym prawniczym języku sporządzić właściwego pisma, czy, czy na etapie przedsądowym, czy w postępowaniu administracyjnym, czy na pie sądowym. I to wcale nie jest dobre, że ten język jest, jest, jest sztuczny. Nauczenie się jego i, i operowanie nomenklaturą prawniczą, też zajmuje bardzo dużo czasu i, te, i też widać, że niekiedy wśród osób z kształceniem prawniczym, wśród adwokatów, radców prawnych, ta nomenklatura często, często też nie występuje. Znaczy, mamy na uwadze, że jest bardzo wiele różnych dziedzin prawa, gdzie ta jest jest różna. Ja na przykład sam boję się mówić o sprawach karnych, żeby jakiegoś fopa nie, nie, nie popełnić, e, ale więc... zazwyczaj mówisz fantastycznie. Aha, dziękuję Ci uprzejmie. Więc dlatego też żeśmy. Panowie, przepraszam, że przerwy, ale bo powiedziałeś jedną rzecz, że właśnie to prawnicy sporządzają te pisma. Czy to znaczy, że gdybym ja zwykłym językiem chciał na przykład do sądu albo gdzieś do prokuratury, czy opisać to tak, taką potoczną mową, to to byłoby źle odebrane przez, przez sąd? Tu anegdota, otóż parę lat temu od pani sędzi. Sądu Apelacyjnego w Warszawie usłyszałem, że najkrótszy wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, jaki w życiu widziała, składał się z następującego wyrażenia. była miedza i nima. I zostało to zakwalifikowane w ten sposób. Więc to nie wszystko jest... Jasno, wszystko jasne, to wszystko Prawda? To nie jest tak, że język prawny czy prawniczy determinuje traktowanie określonych wyrażeń w taki sposób, powiedzmy, formułkowy, jest natomiast tak, że im jesteśmy bardziej precyzyjni, im jesteśmy bliżej tych wyrażeń ustawowych i interpretacji tychże, tym lepiej dla naszej sprawy. Dlatego na przykład, gdybyś ty chciał sformułować pismo, które byłoby oderwane od tej stylistyki i w jakiś sposób prostym językiem chciał wyrazić to, o co chodzi, to oczywiście zostałoby to z pewnością odczytane prawidłowo, bo sąd też ma obowiązek Odczytywać te myśli niekoniecznie w tym naszym prawniczym kodzie wyrażonej. To jest... Być może nawet byłoby to dla takiego sądu czymś zauważonym niż. Te wszystkie inne setki dokumentów, które wyglądają podobnie. Czy prawda jest taka, że oczywiście mamy różne wymogi formalne pism procesowych, więc też nie możemy napisać czegokolwiek i to też nie zostanie wtedy przyjęte przez sąd. Mamy również sytuacje, gdzie mamy przymus adwokacko-radcowski. Na przykład niezależnie od tego, jakbyśmy pięknie pisali, to nie, nie posiadając za sobą adwokata, radcy prawnego, no to nie niesimy chociażby skargi kasacyjnej do sądu, do sądu Najwyższego. Teoretycznie te okoliczności, o których mówisz, mogłyby się wydarzyć, natomiast mając na uwadze tego, te, tego sędziego, ten Sąd, który powinien orzekać w oparciu o okoliczności, które są przywołane w danym piśmie procesowym oraz o dowody, które zostały przedstawione, to nie powinno mieć większego znaczenia. Czyli sąd porusza się w granicach danej sprawy, czy sprawy karnej, czy administracyjnej, czy sprawy sądowo-administracyjnej, -sądowo sprawy gospodarczej, sprawy z zakresu, nie wiem, pracy ubezpieczeń społecznych i on patrzy, czy Twierdzenia oraz wnioski na wykazanie tych twierdzeń zostały w sposób należyty, zgodnie z jakimiś zasadami rozkładu ciężaru dowodowego, przedstawione przez stronę, niezależnie od tego, czy ona jest reprezentowana, czy nie, reprezentowana przez radcę prawnego, e, tudzież adwokata. Oczywiście mamy te różne kwestie m, ludzkie, sąd jest takim samym człowiekiem, sąd tak samo ma jakieś swoje przeświadczenia, dokonuje swobodnej oceny materiału dowodowego, i jest, jest dużo aspektów, które siło rzeczy na ten sąd będą jakoś afektować. Tym niemniej formalnie nie ma to znaczenia. Ale jest jeszcze jeden element, bo wydaje mi się, że i sędziowie potrzebują upraszczania, prawda? Nikt nie lubi, gdy coś jest skomplikowane, czyli, ponieważ sędziowie też mają mało czasu i dużo spraw, więc często zdarza się, że dane pismo czytają tylko raz. Lepiej zatem wyrazić te myśli w taki sposób, by było to od razu czytelne. Niż żeby tam trzeba było się doszukiwać treści. To też jest taki know-how dobry dla, dla prawnika, żeby z jednej strony, jeżeli są jakieś okoliczności, które wymagają szerszego mówienia, żeby je przedstawić, ale z drugiej strony, żeby w piśmie procesowym mieć jakieś podsumowanie czy jakiś taki moment, gdzie sąd, gdy jeśli zapomni, co było w, powyżej, mając właśnie ograniczone rany czasowe, albo chcąc sobie wrócić do takiego klu, do takiego, do takiego źródła, takich, takich, takiej istoty. istoty to on rzeczywiście sobie przejdzie do podsumowania i zobaczy, że jeżeli mamy dane zagadnienie, ono zostało w ten listę umówione, dokonana została subsumpcja danego stanu faktycznego pod normy prawa materialnego i stąd takie wnioski, takie żądania przedstawione w pismach procesowych. Powiedzieliście panowie, że y, sędzia to też człowiek. Ja kiedyś spotkałem się z takim sformułowaniem, a właściwie mój znajomy adwokat, którego żona jest sędzią, mm -hmm. y, powiedział. No, to dzisiaj ci wszyscy w sądzie to mają przerąbane, ponieważ ona miała wczoraj taką ciężką noc, że dzisiaj się marnie czuje, więc, więc czy wpływ: czy samopoczucie człowieka sędziego może mieć wpływ na orzeczenie? Nigdy nie byłem sędzią, ale chciałbym wierzyć, że nie. Że jednak jeżeli istnieje pokusa, żeby wydać jakiekolwiek rozstrzygnięcie w złym stanie, czy to emocji, czy po prostu jakimś obniżonym nastroju, to że dochodzi do takiej refleksji, żeby poczekać, żeby to odłożyć. Ale kolejne pytanie mi się narzuca. Czy w sprawach dotyczących kwestii, o których za chwilę będziemy rozmawiali, czyli powiedzmy mediów, internetu, mhm. czy w takich sprawach sędzia orzekający, który jest sędzią już takim, powiedzmy, przed emeryturą, i niekoniecznie Wie, co to jest Facebook, Instagram, short, i tak dalej, i tak dalej. Czy to może być zagrożenie dla osoby, która, która przed tym sądem staje, że jednak niewiedza, nieznajomość materii przez sędziego może być potraktowana zupełnie inaczej i na niekorzyść tej, tego poszkodowanego, czy tam oskarżonego? Mm -hmm. Ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Zawsze nieświadomość, w jakimkolwiek zakresie, odnosząca się do świata, w którym funkcjonujemy, u sędziego, bo mówimy o świadomości sędziego, jest jakimś zagrożeniem. To znaczy, jest zagrożenie, że on nie rozpozna tego fragmentu rzeczywistości w sposób prawidłowy. I to wszystko jedno, czy to dotyczy sfery tej, o której rozmawiamy przede wszystkim, czyli właśnie zaawansowanych technologii. Czy jakichkolwiek innych na przykład technicznych aspektów do których bardzo często potrzebny jest biegły żeby wyjaśnić o co chodzi No i y, tutaj myślę że doświadczenie sędziego jest paradoksalnie czymś co jest właśnie kapitałem nieprawdopodobnie cennym bo jeżeli on wie że nie wie to to jest podstawa sukcesu bo on wie że musi się dowiedzieć nie ma nic gorszego niż y, Przekonanie o tym, że się jest wszechwiedzącym, że właśnie już nie potrzebuje żadnych dodatkowych źródeł i dodatkowych informacji, wiem jak rozstrzygnąć. Czyli tak naprawdę y, liczy się bardziej zdolność do przyjmowania wiedzy niż sama wiedza z góry przed sprawą, y, już funkcjonująca w umyśle. Panowie, ja z góry przepraszam za ewentualny chaos, który będzie w, w tej rozmowie, ponieważ. Ja jestem pod wrażeniem spotkania z prawnikami, tym bardziej, że nie spotykamy się w jakiejś karnej sprawie dotyczącej mnie, więc mogę sobie pozwolić na, na różne pytania i możemy sobie w, w tej formule pozwolić na, na taką swobodną rozmowę. Pewnie chyba. Czy my jesteśmy czy wszyscy są równi wobec prawa odpowiedź chyba nasuwa się sama wszyscy są równi wobec prawa nie zawsze możemy to postrzegać patrząc na otaczającą nas rzeczywistość natomiast nie mamy w naszym systemie prawnych prawnym żadnych jednostek uprzywilejowanych nie mamy kast nie mamy klas społecznych. Mamy oczywiście, są te, te, tego typu aspekty, jak immunitety, które przysługują e, czy przedstawicielom w miarę sprawiedliwości, czy, czy politykom, czy nawet w jakimś zakresie adwokatom, albo radcom prawnym w kontekście swobody wypowiedzi. Natomiast co do zasady, jak najbardziej wszyscy są równi wobec prawa. W takim razie, dlaczego sankcje karne w sytuacji, podam przykład. Mhm. Pobicie zwykłego człowieka. A pobicie policjanta. W jednej, w tym pierwszym przypadku, trochę się tam przygotowałem, nie? Tam do, do jednego roku zdaje się tam, a w przypadku mm. funkcjonariusza publicznego już jest ta kara większa. To gdzie jest, to gdzie jest ta równość wobec praw? Tutaj chodzi o troszeczkę co innego, bo proszę pamiętać, że taki funkcjonariusz jest narażony z definicji swojego zawodu, swojego stanowiska i. Państwo jest zobowiązane go chronić w tym jego konkretnym wycinku rzeczywistości, w której funkcjonuje. Ale czy państwo go chroni tylko w momencie sprawowania tego, czy on cały czas 24 godziny na dobę jest tym urzędnikiem? No, chodzi o takie naruszenie nietykalności, które siłą rzeczy po stronie sprawcy ma odbicie w świadomości, że oto mamy przed sobą policjanta czy jakiegoś funkcjonariusza, i wtedy dopiero możemy mówić o realizacji znamionego. Przestępstwa. Zresztą, tutaj ja bym na to spojrzał możliwie szeroko. To znaczy, funkcjonariusz, bo to przecież on decyduje się w pewnym momencie, że będzie wykonywał taką, a nie inną pracę, też ufa, że państwo, jako osoba, która ostatecznie zatrudnia go, prawda? da mu możliwie szeroką ochronę przed takim zachowaniem, które może godzić w jego dobra. I to jest, myślę, ta perspektywa najważniejsza. Panie mecenasie, to ja zadam takie pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś wandal rzuca cegłówką na osiedlu w samochód. I ten samochód jest własnością strażnika miejskiego. Mm -hmm. I jak wtedy jest postrzegana ta sprawa? Czy większa kara będzie w tym przypadku? Kty, czy gdyby ten sprawca uczynił tę szkodę osobie pani Kowalskiej? Mm. No, wszystko oczywiście polega na niuansach. To znaczy y, okoliczności konkretnego stanu faktycznego mogą być takie, y, a, że, że na przykład wiadomo było od początku do kogo ten samochód należy, było to zniszczenie celowe i tak dalej. No, albo mógł to być po prostu taki wybryk chuligański, który gdzieś tam y, niezależnie od tego kto był właścicielem pojazdu, miał skutkować takimi to a takimi dla konkretnego mienia konsekwencjami. Ja uważam, że nie można nigdy jeżeli mamy konkretny typ przestępstwa i konkretne granice ustawowego zagrożenia, czyli te kary, które można wymierzać, tak sobie abstrakcyjne stany faktyczne przedstawiać i mówić o to te, za to przestępstwo należy się tyle, a za to tyle. Bo zawsze mamy też do czynienia ze sprawcą, który ma określone właściwości. Czasem jest to taki sprawca, któremu nie warto wymierzyć kary bardzo surowej, bo na przykład on nie potrzebuje w tak wysokim stopniu resocjalizacji. Czasem jest tak, że właśnie nawet najwyższa kara niewiele pomoże, prawda? Czyli mamy do czynienia z osobą zdemoralizowaną do szpiku kości i no to są bardzo trudne wtedy rozstrzygnięcia. Ale bardzo trudno jest tak powiedzieć ogólnie, że jeżeli mamy do czynienia z samochodem yy, strażnika miejskiego, to będzie to tak, a tak. I yy, nie Czyli znam. Prawo nie jest zero-jedynkowe w pewnym sensie. To sposób. znaczy ono nie jest zero w tym sensie, że zawsze rozstrzygany jest konkretny kazus przez konkretnego sędziego. I to ten sędzia w ramach takiego też luzu decyzyjnego, bo on przecież w ramach swojej władzy może wymierzać karę łagodniejszą albo surowszą, w zależności od tego, jakie okoliczności składają się na. Wyobrażenie o sprawcy i o jego czynie. Bo na tym polegają te widełki, prawda? Te, te granice ustawowego zagrożenia, że można wymierzyć karę od do. To są często bardzo poważne spektra, to znaczy bardzo duże różnice. Mówi się czasem nawet o wyborze kary, że to jest wybór. Nie wymiar nawet, tylko wybór kary przez sędziego. W granicach określonych Oczywiście. Szanowny. Prawo materialnego. A co myślą adwokaci o takim szybkim orzekaniu w trybie wyborczym, kiedy przed kampanią, przed wyborami są te słynne sprawy, które trwają tam 24 godziny, 48 godzin. Czy to jest niekomfortowa sytuacja dla adwokatów? Nie ma kiedyś do czego się przygotować. No niewątpliwie w tym czasie jest dużo więcej mamy, mamy pracy. Te wszystkie postępowania, one mają swój cel. Okres przedwyborczy jest takim okresem, gdzie tego czasu. Tego czasu decyzji, tego czasu, gdzie, gdzie wybieramy, gdzie wybieramy osoby, naszych reprezentantów do, do parlamentu, do samorządu terytorialnego, jest względnie nie, nie dużo. I ten czas trochę czasami sprzyja poszukiwaniu pewnych granic, jeśli chodzi o, o, o działanie, jeśli chodzi o wypowiedzi różnych kandydatów na, na dane stanowiska, sztabów wyborczych. I ten tryb, oczywiście, można by można powiedzieć, dlaczego akurat. Taki szybki tryb, takie być może rozpoznawanie spraw, które każdy by z nas chciał mieć, jeśli chodzi o spraw doczesne. Ktoś by powiedział: Politycy to święte krowy. Święte krowy, 24 godziny, 48 godzin, oni wiedzą, gdzie, gdzie, gdzie są. Natomiast to wszystko jest podyktowane jakimś, jakimś innym celem. Tutaj tym celem jest to, żeby rozstrzygnięcie danej sprawy w przypadku, gdy mamy do czynienia z. Potencjalnym naruszeniem przepisów prawa materialnego nastąpiło możliwie szybko, żeby doszło do świadomości wyborców, odbiorców tego komunikatu, żeby oni byli w stanie też sobie to wszystko niezgogialnie przetrawić, zanim ten wybór podejmą. Ale też przecież sprawy przedwyborcze, no to to nie jest jedyna sytuacja, gdzie ten tryb rozpoznawania spraw jest, tak powiem, przyspieszony. W sprawach karnych też mamy do czynienia z takimi rzeczami, prawda, Michał? Prawda, ale ja uważam, że w sprawach karnych spieszyć się nie należy. To znaczy. No chyba, że, 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 że znaleźli, złapali kogoś, kto był poszukiwany i zostało mu powiedzmy rok. Do przedawnienia. Dobrze myślę, to wtedy byłby. No, tak... Oczywiście, to znaczy sprawność postępowania to jedno, ale sądzenie kogoś w 24 godziny, to już jest zupełnie inna sprawa, i tutaj zawsze będę stał na stanowisku, że trzeba y, raczej od tego uciekać. Natomiast to, o czym y, Kamil mówił, y, no to jest oczywiście kwestia czysto pragmatyczna. Cóż nam przyjdzie po rozstrzygnięciu sądu rok po wyborach? To znaczy, jeżeli dojdzie do świadomości takiego wyborcy, który już dawno zadecydował, że oto to oświadczono nieprawdę. No powie, ach, czyli jednak źle obstawiłem. Ale chodzi o to po prostu, żeby w tym dyskursie publicznym prawda jednak wychodziła zawsze na wierzch. Czyli żeby wyborca zawsze był świadomy tego, co się konkretnie w tym dyskursie mówi. Na, na ten grunt rolniczy chciałbym jeszcze wejść na chwilę. Aha. W sensie do tych świętych krów. Dobra, ja już one, już się, już, tak już bo tutaj specjalista ode. czeka na pytanie. Ja, ja wiem, ale to może, może, to może później. Różne. Ale wracając do, do polityków, y, czy y, uważacie, że w ogóle kwestia immunitetu to mhm. powinna zostać zlikwidowana, czy powinno się to utrzymywać? I, ale zależy, jeśli, że dla kogo? No właśnie, no, dla posłów. Mhm. Mhm. Czy to nie powoduje przypadkiem taki, takiego zielonego światła do jakichś nadużyć? To też jest pewne ważenie wartości, no bo ten immunitet pewną wartość ma, jednak umożliwia sprawowanie władzy, władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej w sposób bardziej bardziej, bardziej swobodne. I tutaj jest kwestia ważenia wartości. Czy z tego immunitetu zrobimy sobie jakąś tarczę ochronną i dzięki czemu pozwolimy sobie na wszystko, a później jakoś tam będzie? Czy rzeczywiście on będzie nam służyć zgodnie z celem, dla którego on został, został przyznany? Tak samo jest w sytuacji sądów, tak samo jest w sytuacji adwokatów. To, że mamy pewną wolność słowa w zakresie sprawowanego przez nas zawodu, czy to powoduje, że, że są nadużycia? Oczywiście zdarzają się nadużycia, natomiast co do zasady, wydaje mi się, że dokonując pewnego ważenia wartości to ma swój, swój cel, więc ja przyznam szczerze, że nie mam problemu z tym, że immunitet występuje w różnych odmianach. Natomiast oczywiście nie jestem za tym, żeby ten immunitet był, e, był nad, nadużywany. Wybierasz się do polityki, tak? <laughs> na razie nie mam takiego zamiaru. Dobrze mi jest tutaj ze wspólnikiem prowadząc kancelarię. <laughs> A co na to karnista? Ja bym powiedział, że rozróżniłbym dwa tego aspekty, bo jest coś takiego jak immunitet materialny, czyli ten, który chroni beneficjenta tego immunitetu w ten sposób, że jeżeli zostanie przeprowadzona jakaś akcja, która mieści się w granicach mandatu, to nie można za to pociągać do odpowiedzialności karnej. Czyli jeżeli mamy do czynienia z parlamentarzystą, który. E, Wykonuje czynność mieszczącą się w mandacie, czyli jest to czynność parlamentarzysty określona granicami ustawowymi, to za to nie można go pociągać do odpowiedzialności karnej. On musiałby przekroczyć te granice, żeby wyjść poza granicę immunitetu. Natomiast jest jeszcze immunitet formalny, czyli ten, który mówi, że pozostańmy przy parlamentarzystach. Na przykład mamy do czynienia z posłem, dopiero Sejm może uchylić ten immunitet. Jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa, np. przestępstwa powszechnego, prawda? I wtedy Sejm decyduje, czy można pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności karnej. No mieliśmy ostatnio przecież głośną sprawę panów y, ministrów, tak? Wąsika no tak. i Kamińskiego. Jak wy na tę sprawę patrzyliście? Bo ja, z, z mojego punktu widzenia, ja w pewnym momencie, jak chciałem wniknąć, gdzie ja, o czym, w jakim ja kraju żyję i w jakim systemie prawnym żyję. I y, kto ma rację, to wyłączyłem wszystkich konstytucjonalistów, wszystkich prawników. Tego nie dało się słuchać. Jaka jest wa Wasza na ten temat y, opinia? Chyba znowu Tobie głos oddam, jako Pani. No tutaj podstawowy problem polegał na rozstrzygnięciu, czy prezydent mógł ułaskawić tych dwóch panów przed wydaniem prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd karny. Mógł? No i teraz jest pytanie, czy to, czy to się wykona? które jest zbyt skomplikowane, by rozstrzygnąć je w tak krótkiej rozmowie. Ale są dwa niejako tego aspekty. Po pierwsze, Konstytucja mówi, że prezydent wykonuje prawo łaski. W tej chwili rzecz wydaje się rozstrzygnięta o tyle, że Sąd Najwyższy powiedział jasno: Do ułaskawienia przez prezydenta może dojść dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku Sądu Karnego. I tak się stało i drugi raz... Tak, stąd, stąd to drugie ułaskawienie. No ale cofając się nieco w czasie, cała kontrowersja właśnie do tego się sprowadzała. Czyli trzeba było rozstrzygnąć, czy takie ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem sądu karnego jest w ogóle możliwe. No i tutaj oczywiście ta dyskusja była dość burzliwa, bo... Na przykład w Stanach Zjednoczonych konstytucja też mówi tyle, co Polska, czyli prezydent wykonuje prawo łaski. No i trzeba dointerpretować, czyli czy mamy do czynienia z takim łaskawieniem po wyroku, czy z jakimiś też aktami abolicji indywidualnej, czyli takiego wskazania, to Ty teraz o to nie będziesz odpowiadał. Karnie, niezależnie od wszystkiego. W Stanach Zjednoczonych to się zdarza, że mamy do czynienia z jakimiś przestępcami. Najczęściej są to tacy skruszeni przestępcy, którzy uczestniczyli w poważnych działaniach jakichś zorganizowanych grup. I prezydent potrafi powiedzieć oto akt abolicji indywidualnej, a teraz chodź kochany i mów, co tam było, bo musimy łapać pozostałych, prawda? No tutaj w, w Polsce... Na, na... Świadek koronny bez korony. Na, na gruncie naszym to zostało rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy. Jest uchwała i ona mówi wyraźnie dopiero wyrok sądu karnego prawomocny uprawnia prezydenta do ułaskawienia. Panowie, wy zaczynaliście ten swój podcast w czasie, kiedy w przestrzeni medialnej wybuchła tak zwana afera Pandora Gate. Czy wasza kancelaria w jakiś sposób zajmuje się tą sprawą? Czy wy, wasze zainteresowanie wobec tej sprawy istnieje? Jak najbardziej, jak najbardziej zajmujemy się, prowadzimy kilka spraw pro bono w tym zakresie, w, po stronie ofiar który, młodych dziewczyn, które padały ofiarami osób zaangażowanych w Pandora Gate. My od samego początku też mówiliśmy z Michałem, że też prowadząc pierwszy podcast, my nie wydajemy wyroków. My dopiero, my dokonujemy pewnej oceny na podstawie informacji, które były rozpowszechniane medialnie, natomiast to nie były informacje, które były przez nas weryfikowane, czy osoby, które występowały w aferze rzeczywiście popełniły takie czy inne czyny, czyny zabronione, czyny, które możemy postrzegać przez pryzmat przepisów prawa materialnego, prawa karnego, albo z drugiej strony, czy można je postrzegać, postrzegać z perspektywy prawa cywilnego. Tutaj mówiliśmy przecież o ochronie dóbr osobistych, przede wszystkim w postaci wolności seksualnej. Także też w ogóle na całą sprawę określoną jako Pandera Gates, właśnie składają się różne, różne dziedziny prawa, które też pojawiają nam się przy okazji innych, innych spraw, więc to też nie jest tak, że my zajmując się tymi sprawami jesteśmy jakoś szczególnie wyspecjalizowani, jeśli chodzi o, o tego typu postępowania. No, bo czyli ci, nie że... zamykamy się w granicach <gry> jednej dziedziny. Tak, bo mówiąc o, no przykładowo, będąc na, na gruncie dóbr osobistych, czyli artykuł 23 Kodeksu Cywilnego, 24, jeśli chodzi o ochronę dóbr osobistych, no to wspomniana wcześniej akcja przedwyborcza, no to zawsze przed wyborami, nie raz, nie dwa mieliśmy do czynienia z ochroną dóbr osobistych po stronie właśnie kandydatów w różnych, w różnych wyborach, gdzie tak jeden drugiego potrafił w ten sposób nazwać, w jakimś forum medialnym, w internecie czy w mediach tradycyjnych i wówczas też, tak brzydko, i też mieliśmy do czynienia z ochroną dóbr osobistych. Zniesławienie, zniewaga, znieważenie, znaczy się, bardzo często występuje niekoniecznie również u, u polityków. Kwestia roszczeń, które z tego tytułu przysługują, jak najbardziej, więc to, że akurat mieliśmy taki zbieg tych, tych zdarzeń, o których mówiliśmy w naszym podcaście, był spowodowany tym, że wtedy było najgłośniej, najgłośniej medialnie. E, to znaczy Pandora Gate była takim pretekstem. Mhm. I tutaj Kamil słusznie powiedział, my nie chcieliśmy rozstrzygać o faktach, tylko chcieliśmy zastanowić się, jak te doniesienia, które gdzieś tam w mediach się pojawiają, kwalifikować prawnie. Czyli gdyby rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce, to co to oznacza? Mhm no dobrze, ale wasze obserwacje czy one poszły dalej, czy wy teraz wasza wiedza jest większa na temat ewentualnych zarzutów, które komuś zostały w tej aferze postawione, czy, czy w ogóle nie śledzicie tego? Po pierwsze, my nie możemy o tym mówić, bo my jesteśmy O czym nie mówić? Nie możemy mówić o Panie się o czym nie może pan powiedzieć. Nie, nie możemy mówić o tym, jaka jest nasza wiedza w przedmiocie spraw, które prowadzimy, bo Czyli to jest... prowadzicie sprawy związane z tą... Kamil powiedział już, że doradzamy w tym konkretnym, może, gdy chodzi o przestrzeń, obszarze. Natomiast nie jest tak, że my możemy mówić o konkretnych zdarzeniach i o konkretnych stanach faktycznych, które gdzieś tam w śledztwach są badane. Czyli, Panie Mecenasie, jeśli dobrze rozumiem, czyli jeszcze wszystko może wypłynąć, yy, różne sprawy mogą się pojawić. I... Na pewno. Yy, natomiast no ja tutaj mówię tylko o tajemnicach, które są yy, i nad, nad nami przede wszystkim. Yy, no jedno ze wartości, wśród adwokatury jest właśnie tajemnica adwokacka. No jest tajemnica I, śledztwa, i, i, to są a... bardzo yy, Poważne. Rozumiemy chwilę o tej, o tej tajemnicy adwokackiej, bo jest coś takiego jak tajemnica dziennikarska, mhm. jest coś takiego jak tajemnica spowiedzi, na przykład, o się tak księdza tak, i, i to też jest ciekawe, że, że, ksi że, że ksiądz, yes. wiedząc, kto popełnił przestępstwo, bo mhm. wyspowiadał się, wiesz, jakiś tam zabójca u niego w, w konfesjonale, mhm. no to też, ma, też go to chroni. To jest dla mnie niebywałe. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Te, te tajemnice takie? Przed, przed, przed czym to jest ochrona? Przed kim? Zacznijmy od, od tajemnicy adwokackiej. Tak, z perspektywy tajemnicy adwokackiej my, do nas przychodzą mm, różni klienci z różnymi sprawami. Z, z sprawami rodzinnymi, ze sprawami gospodarczymi, ze sprawami karnymi. Klient przychodząc do adwokata chce mieć pewność, że jeżeli powierzy mu swój problem, który bardzo często ma charakter intymny, czy intymny z perspektywy takiej rozumianej przez nas intuicyjnie, czy z perspektywy gospodarczej, no czy z perspektywy karnej? Przychodzi klient ze sprawą karną i mam do czynienia z postępowaniem, które ma przesądzić w jedną albo w drugą stronę, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, to on musi mieć najwyższą pewność. E pewność nieprawdopodobieństwa, musi mieć pewność, że on powierzając sam te informacje, że one nigdzie nie wypłyną. Nie wypłyną do, do, do znajomych, nie wypłynął do małżonki, nie wypłynął do małżonka, do rodziny, ani nie pojawią się w internecie. W ktoś może Was z tej tajemnicy zwolnić? Są, so, to jest tak, że to, to jest szczerze mówiąc też, też różnie, różnie postrzegane. Są pewne procedury, które w szczególności jeśli chodzi o istotne sprawy karne, bodajże chyba związane też z z działaniami terrorystycznymi, z chyba praniem brudnych pieniędzy. Tam są przepisy, które teoretycznie mogą zwolnić. Tutaj mówimy o tajemnicy obrończej. My też mamy, ja w każdym razie mam takie postrzeganie, że tajemnica adwokacka jest tajemnicą absolutną. Ja Mogę sobie wyobrazić, że są takie sytuacje, są takie casy, gdzie no, takie klasyczne, klasyczne kazusy przychodzi klient, mówi, że, że, że jest bomba, i co wtedy? Czy jeżeli zakwalifikujemy tą informację jako tajemnicę adwokacką, czy ja działając no, bardzo, że tak powiem, uzasadnionym interesem powinienem to. E, móc ujawnić tę informację organom ścigania, saperom, żeby tą, tą bombę, e, żeby tą bombę e, rozbroili. No i tak naprawdę też poczekiwanie jednoznacznej odpowiedzi na to, na to pytanie jest, e, byłoby bardzo dużym uproszczeniem. Bardzo bym nie chciał tego, tego robić, więc z mojej perspektywy. Też z Michałem pełnimy funkcję rzeczników, zastępców rzeczników dyscyplinarnej u nas w Izbie Adwokackiej w Warszawie. No Jesteśmy za bardzo rygorystycznym przestrzeganiem tajemnicy adwokackiej. Ja uważam, że tajemnica adwokacka jest podstawą wykonywania zawodu adwokata, niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie różne sytuacje, różne stany faktyczne, w której być może intuicyjnie ta tajemnica powinna być, że tak powiem, nieobowiązywać. Ja dodam tylko że istnieje taka pokusa władzy i to od zawsze by w miarę możliwości gdzieś wyłomy w tej tajemnicy czynić i bardzo często samorząd adwokacki spotyka się z informacjami od adwokatów że oto tutaj dochodzi do próby ujawnienia tajemnicy adwokackiej gdzieś indziej ja sam miałem telefon od prokuratora kiedyś który chciał mnie przesłuchać na okoliczność tajemnicy Obrończej, czyli tej kwalifikowanej, tej której uchylić się nie da nigdy. No i oczywiście z uśmiechem odmówiłem, do tej pory no, nie mam żadnej korespondencji ani nowych telefonów, by um, przeprowadzić takie przesłuchanie, ale to oznacza, że to jest zjawisko, które się zdarza. Ale teraz chciałbym powiedzieć jeszcze coś istotnego z perspektywy systemowej. Tajemnica adwokacka nie chroni. Tak naprawdę, przede wszystkim ani mnie jako adwokata, ani tak naprawdę tego mojego klienta docelowo. Tylko oczywiście robi to przy okazji, ale chodzi o to, że to jest w interesie społeczeństwa. Poproszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mogli właściwie wyciągać z każdego adwokata dowolną informację na temat tego, jakie usługi świadczył i dla kogo. Iluzoryczna stałaby się cała ta usługa. Iluzoryczne stałoby się prawo do obrony. Właściwie w dowolnym momencie można by było rozbroić konkretnego człowieka, który poszukiwał ochrony prawnej. Za pośrednictwem konkretnego adwokata. To by było bez sensu. To znaczy nie można powiedzieć, że to chroni tylko określone jednostki. To chroni cały system, tak jak się umówiliśmy. Tu Kamil bardzo lubi odwoływać się do koncepcji umowy społecznej. Tak jak to zostało ustalone. To myślę, że tajemnica obrończa jest jednym właśnie z gwarantów. To często tego się trochę, znaczy to, to się często gdzieś miesza, gdzieś się tego nie docenia. Że to jest coś więcej niż tylko taka tajemnica, która chroni mnie i mojego klienta. Panowie, trochę kuchni a propos tej tajemnicy. To jest tak, że Wy przed kimś to przy, składacie jakieś przyrzeczenie, czy w którym momencie w, was, w Waszym zawodzie. Ta tajemnica zaczyna obowiązywać po skończeniu studiów czy po y, rozpoczęciu pierwszej pracy, y, od kuchni, jak to nazwać? Nas przede wszystkim obowiązuje y, ustawa prawo adwokaturze i obowiązują nas regulacje wewnętrzne, w szczególności kodeks etyki adwokackiej. E, stanowi on, że y, przepisy obowiązują adwokata jako takiego, natomiast że odpowiednio stosuje się również do aplikantów adwokackich, czy osoby, które rozpoczęły. Szkolenie. Tym samym tajemnica adwokacka obowiązuje w mojej ocenie tak samo aplikantów adwokackich, jak również adwokatów. Oczywiście również tajemnice mamy po stronie radców prawnych, obowiązuje ona zatem radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Regulacje nie są mi jakoś bardzo szczegółowo znane. Oczywiście nieraz nie dwa widziałem te, te regulacje, natomiast nie pracuję na nich na co dzień, a, a no, trudno w głowie mieć tyle takich kazuistycznych, że tak powiem, jednostek redakcyjnych. W odniesieniu adwokata, bo mamy też jeszcze kroczek do tyłu robiąc. Żeby zostać adwokatem trzeba ukończyć studia prawnicze. Trzeba mieć tytuł magistra nauk, nauk prawnych. Jeżeli się mylę, jeżeli to się zmieniło, to śmiało mnie Popraw. I później zaczynamy różne szkolenia w samorządach zawodowych, zależnie od tego, czy chcemy być notariuszem, chcemy być komornikiem, chcemy być sędzią, ewentualnie referendarzem, czy chcemy być radcą prawnym albo adwokatem. I każde z tych samorządów zawodowych, korporacji, nie lubię tego określenia, ale też korporacji zawodowych, ma pewne regulacje wewnętrzne, ale które znajdują oparcie w regulacjach powszechnie obowiązujących. Między innymi no, naszą regulacją taką powszechnie obowiązującą jest przede wszystkim prawo o adwokaturze, gdzie te różne Szczególne regulacje nakładające konkretne obowiązki, ale również przecież przyznające konkretne prawa, znajdują się w tym właśnie określonym, określonym, określonym zakresie. Więc, jeżeli ja jestem prawnikiem, jestem osobą po studiach prawniczych, to mnie coś takiego jak tajemnica zawodowa nie obowiązuje. Oczywiście wartościowym byłoby zachować taką tajemnicę, jeżeli łączą nas jakieś stosunki, nie wiem, obligacyjne, umowy zlecenia, umowy o współpracę i mamy jakieś klauzule poufności, no to wchodzimy w ten stosunek obligacyjny, nie mówimy tutaj o tajemnicy zawodowej, natomiast mówimy o klauzuli poufności, którą możemy chociażby zabezpieczyć karami umownymi. Natomiast takie osoby, która jest prawnikiem, czyli która jest magistrem nauk prawnych, nie obowiązuje. Tajemnica adwokacka, tajemnica radcowska. Pojawia się to w momencie, jeżeli ona zdaje egzamin nie adwokacki, a egzamin, który umożliwia rozpoczęcie aplikacji adwokackiej, która składa ślubowanie i rozpoczyna wykonywanie tej działalności, korzysta z wszystkich benefitów, która podlega wszelkim prawom, które nałożone są właśnie przez prawo w adwokaturze oraz regulacje szczególne. No i wtedy wchodzisz tak powiem w nowe w nowe buty, w nowe buty, jako buty tego aplikanta mecenasa, można powiedzieć. Tak, ja też uważam, że od pierwszego dnia aplikacji adwokackiej już ciąży na nas obowiązek zachowania tajemnicy. I jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo bardzo mi się spodobało to, co Kamil powiedział o tym, że to jest tajemnica absolutna, nawet jak ustawa dopuszcza jakieś możliwości, to ja bym tutaj stanął na takim stanowisku, jak stali moi mistrzowie i tego zostałem nauczony. Że choćby cię wyprowadzali w kajdankach, lepiej jest tę tajemnicę zachować, bo naprawdę ta tajemnica została skrojona na miarę dużo większego interesu niż właśnie tych dwojga, klienta i adwokata. I ma to głęboki sens. Czyli ten, ten absolutystyczny wymiar tajemnicy adwokackiej ma po prostu sens i należy jej chronić. Panowie, czy te buty. O których Kamil powiedziałeś, te buty, już pana mecenasa, to żeby te buty mieć, żeby one były wygodne i żeby można było się nimi chwalić, to to jest w dzisiejszych czasach tak jak kiedyś się mówiło, że żeby wejść w świat adwokacki, stać się adwokatem, gdzieś tam się piąć po tej ścieżce kariery. To trzeba mieć znajomości albo kogoś w, kogoś w rodzinie z, z tego kręgu. Jak to dzisiaj funkcjonuje? Masz kogoś w rodzinie, Kamil? Nikogo. Nikogo, nikogo. Też pamiętam, że jak byłem młodszy, y, byłem w gimnazjum, rozpoczynałem liceum. Czy to, to prawo to jest najlepszy pomysł, bo żeby być dobrym prawnikiem, to trzeba mieć znajomości, trzeba mieć rodzinę. No Ja nikogo osobiście. Y, Pośrednio, bezpośrednio nie mam w adwokaturze, nie mam w rodzinie sędziów, nie mam radców prawnych, nie mam komorników, nie mam notariuszy. Także szanse są równe. No i wątpliwie, oczywiście, jeżeli ktoś pochodzi z prawniczej rodziny, to niewątpliwie może mieć prostszą drogę do, do, do wykonywania, bo też nie do ukończenia. Każdego takie same procedury obowiązują. Jeżeli ja jestem synem dzikana Okręgowej Rady Adwokackiej, to nie znaczy, że dzień wcześniej będę miał już egzaminy gotowe na, na mailu, żeby się odpowiednio przygotować do tego. Także w tym zakresie wszyscy są równi. Być może jeśli chodzi o, o kwestie klienckie, to może być pewne ułatwienie, ale tak naprawdę równie dobrze może być ułatwienie, jeżeli mój tata jest, nie wiem, prezesem. Dużej spółki giełdowej i, i, i równie dobrze może mi w ten sposób dostarczać klientów. Także wydaje mi się, nie wiem, jakie ja o tych czasach, o tych czasach, gdzie bez znajomości nie można było wykonywać zawodu, trochę wiem z opowieści właśnie z takich, z takich różnych no informacji przekazywanych od słowa do, do słowa. Sam nigdy tego nie, nie doświadczyłem. Jeżeli wykaże się pewną determinacją, no i trochę się jednak przysiądzie na etapie studiów, potem na etapie aplikacji, no i potem wykonując ten zawód, jest to absolutnie droga możliwa dla, dla każdego. Odbiegamy trochę od tego tematu, a właściwie mieliśmy się spotkać, żeby tylko porozmawiać sobie o tym. Hejcie w internecie i, i tych zniesławieniach, to tak y, przez telefon rozmawialiśmy. Okazuje się, że tematów y, prawniczych jest bardzo dużo. I y, użyję takiego kolokwializmu. Mój papuga nie dał rady i wsadzili mnie do pudła. Papuga. Ja pamiętam taki, taką anegdotę. Opowiadał o świętej pamięci y, mecenas Tadeusz de Virion, że swojego psa, jamnika chyba, tak wabił y, papug. No bo on, papuga, facet. tak, to, no to, no to papug. No i rzeczywiście no w tej gwarze więziennej mówiło się tak o adwokatach. No, papuga kojarzy się z takim zwierzęciem, które, znaczy jest takim zwierzęciem, które, które gada, gada. To też adwokat, będąc na sali rozpraw, tudzież w trakcie postępowania przygotowawczego, ewentualnie w trakcie negocjacji różnych, ugodowych, no, no mówi, mówi, wygłasza, czym, czym, czym bardziej obrazowo wygłasza. Czy nie? Źle się chciałem powiedzieć, że czym bardziej obrazowo wygłasza swoje stanowisko, tym większe szansa albo większe dotarcie do, do sędziego, co oczywiście absolutnie nie musi znajdować e, odzwierciedlenia. Jeżeli ktoś gada głupoty, to jakby pięknie hmm. mówił, to nic z tego i tak nie, nie będzie. Ale rzeczywiście być może z perspektywy takiego zewnętrznego odbiorcy, osoba, która pełni ten zawód, który w części takiej procesowej, no bo część, duża rzesza adwokatów, radców prawnych bardzo rzadko występuje przed sądem, przez szereg moich znajomych nawet tuk nie ma czy zielonym, czy z niebieskim żabotem, ale powiedzmy, jeżeli tak spojrzymy z perspektywy osoby trzeciej na ten zawód, to myślimy sobie adwokat, czyli ten gość, który stoi przed sądem, no i tam powiada, no i stąd ta, stąd ta papuga. Mm -hmm. Jeśli chodzi o te pióra tej papugi, to czyli strój, ten ubiór, no to powiedziałeś, że są, są te togi w momencie, kiedy tam występujemy przed sądem. Tak. A ym, czy ubiór osoby Oskarżonej. Ma znaczenie, może mieć znaczenie w odbiorze sędziego, jeśli ktoś przyjdzie w dresie, a, a przyjdzie elegancko ubrany pod krawatem, może to mieć znaczenie? Ja odnoszę wrażenie, że zawsze ma znaczenie to, jak jesteśmy odbierani. To znaczy, w kontekście sądowym jest to taka sytuacja kwalifikowana, prawda? Że oto ktoś ma nas oceniać i od tego tam jest. Więc wydaje mi się, że zawsze schludny ubiór plasuje nas gdzieś wyżej, zawsze elegancja zachowania gdzieś potrafi nas wysforować. Zawsze jakieś drobne punkty możemy zdobyć dzięki temu, że jeżeli jesteśmy przedmiotem zainteresowania sądu, to wstajemy. Jeżeli zwracamy się do sądu, to wstajemy. Czyli Taka etykieta sądowa i znajomość, no i właśnie ten ubiór, który ma też znaczenie i mieści się w tej kategorii sądowego savoir-vivre, jest czymś, co warto przyswoić sobie, jeżeli ma się postępowanie sądowe. Na... Jak to było, że człowiek w krawacie. Mniej... Klient w krawacie Nie, to znaczy jest mniej awanturujący. Mniej awanturujący się. Dokładnie, dokładnie. To ma istotne, na pewno znaczenie, tym niemniej, oczywiście, należy pamiętać, że. Sposób, w jaki strona, jak świa strona świadek, strona pozwana, powodowa, strona oskarżona w procesie, jak, w jaki sposób jest ubrana, no, w żaden sposób no, nie może przesądzać o jakiejś przyjętej przez sąd kwalifikacji, kwalifikacji prawnej. Pomimo tego, że mm, powinno się zachować powagę, Powagę sądu. Ja trochę mam problem, jeśli chodzi o te rozprawy zdalne swoją drogą, przy tym wszystkim, że jednak przeniesienie tych rozpraw z zakresu prawa cywilnego do sieci powoduje trochę odebranie tej powagi, tego miejsca. I być może trochę zmiany zachowania z perspektywy czy stron procesu czy innych uczestników takiego, takiego procesu, ale ten ubiór, o ile nie ma istotnego znaczenia, czy nie ma znaczenia, jeśli chodzi o sposób później rozstrzygnięcia, że ten ładnie jest ubrany, ten jest w krawacie, to, to temu damy, czy, czy, czy bardziej łagodny wyrok, czy większą kwotę zasądzimy w postępowaniu e, o, o zapłatę, ale z drugiej strony jest to tyle istotne, to znaczy jednak, że jest to miejsce, ten sąd, w którym rozstrzygane są nasze prawa i obowiązki, czy prawa i obowiązki cywilne, czy prawa, obowiązki o charakterze karnym, wolnościowym, innym takim sankcyjnym, więc to powinno wszystko, że tak powiem, grać ze sobą. I stąd też mamy ten ubiór urzędowy po stronie, po stronie sądu, po stronie prokuratora, po stronie obrońców, pełnomocników. Stąd te togi, stąd te żaboty przy tych togach. Panowie, ja nie bez powodu powiedziałem o, o tej papudze i o tym, że się nie udało, bo tak, policjant doprowadza do zatrzymania. Osoby, która popełniła przestępstwo. Później jest, idzie akt oskarżenia prokurator. Sprawa, sprawa trafia do sądu. W międzyczasie pojawia się rola adwokata. Papuga. Zostawmy już tę papugę. W tym wypadku pan mecenas. Poważniej brzmi niż papuga, zdecydowanie i ma większe szanse na, na powodzenie. Więc zajmuje się sprawą adwokat, ale dochodzi do skazania. Teraz tak. Rodzi mi się pytanie, które właściwie pojawiło mi się już wiele, wiele lat temu w kontekście spraw związanych z, ze skazywaniem tej słynnej mafii Pruszkowskiej. Czy u Was? W głowach są czasami obawy e, o taką, e, że ktoś pójdzie do więzienia, bo przegrał sprawę, bo adwokat nie dał rady go wybronić. I czy, e, czy wy zasypiacie spokojnie? Mając na przykład jakąś sprawę karną, gdzie ktoś pójdzie siedzieć, że on wyjdzie za 10 lat, i co wtedy? To fantastyczne pytanie. Sam się dowiem chętnie, jak to wygląda z perspektywy karnisty. Trzeba, myślę, zacząć od podstawowej kwestii. Jeżeli rozpoczynamy jakąkolwiek podróż z klientem, jako adwokaci, obrońcy, to chcemy najpierw ustalić, co wynika z akt postępowania i co nam chce na ten temat powiedzieć klient. Jeżeli dochodzimy do przekonania, że przy tak utrwalonym materiale dowodowym to skazanie jest wysoce prawdopodobne, to my to klientowi powinniśmy powiedzieć od razu, bo to jest kwestia szacowania ryzyka. Naszego zabezpieczenia. Ale to, to, to o zabezpieczenie nie chodzi tu, bo tutaj chodzi o dobro klienta. To, że. Bo, bo to odczytywanie tego jako nasze zabezpieczenie, no, no cóż, cóż, mi po tym, że że ja powiem klientowi prawdę. No przede wszystkim to, że powiedziałem prawdę, prawda? Proszę mi nie podpalać domu, bo jak pan pamięta, podczas naszego pierwszego spotkania powiedziałem, że to się może nie No uda. ale właśnie, bo y, widzisz, nawiązujesz do takiego stereotypu, że adwokat zawsze obiecuje, że sprawa zostanie wygrana. To jest nieprawda. Ad, zadanie adwokata jest zupełnie inne. Adwokat ma zorientować się w sytuacji klienta i doradzać mu i reprezentować go, bronić go, w zakresie możliwości, jakie daje określony stan faktyczny, czy właśnie dowody zgromadzone. I czasem jest tak, oczywiście, że trzeba przekroczyć, najczęściej tak jest, że trzeba przekroczyć granice tych dowodów, które są zgromadzone i szukać tych dowodów gdzie indziej, i klient tutaj bardzo pomaga, ale nie można całego problemu spłycać i twierdzić, że adwokat jest po to, żeby powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, ja to załatwię. To w ogóle tak nie wygląda. Czyli bardziej powinien się martwić prokurator i sędzia. To znaczy, to trzeba to niuansować. Czyli jeżeli dochodzi do skazania, to najpierw zadajmy sobie pytanie, jaka była sytuacja tego konkretnego klienta i w jakim uwikłaniu poruszał się obrońca. Bo może się okazać, że to skazanie było tak naprawdę wygraną, że groziło dużo więcej. No i wtedy patrzymy na to więzienie trochę inaczej. No tak. Wtedy nawet klient niekiedy, yy, widząc wyrok, potrafi powiedzieć: No, to jestem w stanie zaakceptować. Bo nie każdy klient należy do tych, którzy mówią, że za wszelką cenę nie będą tolerować wyroku skazującego. No tak, a ktoś może chcieć pójść do więzienia, żeby nie dostać przysłowiowej kulki, na przykład. Ale to jest no, fajne. No to, co... <laughs> to jest jeszcze co innego. To jest jeszcze co innego. To jest ciekawe, właśnie co, co, co Michał mówi, bo rzeczywiście nieraz, nie, nie dwa można spotkać się z takim z takim zapytaniem, czy adwokat, czy, czy znam adwokata, ale czy jesteśmy dobrym adwokatem, czy kiedykolwiek przegraliśmy sprawę. Co to znaczy przegrać sprawę? Jak Trzeba zawsze znaczy to sobie, zdefiniować. Sięgamy sobie do, do jakiejś kinematografii, do Adwokata Diabła, tam główny główny, główny aktor w filmie nigdy nie przegrał sprawy, dostał... Ale wiadomo dlaczego. To jest inna rzecz. Natomiast właśnie się przyjęło, że, że jeżeli ktoś przegra sprawę, no to że, że tak trochę jednozajemnikowo postrzegać to wszystko, że albo ktoś wygrywa sprawę, albo przegrywa sprawę i czasami w, Niepełne wygranie sprawy, która jest, no mówiąc kolofialnie, prosta, jest do wygrania, jest dużo mniejszym sukcesem niż doprowadzenie do skazania, ale w znacznie mniejszym zakresie, niż mogłoby potencjalnie wynikać z pierwszego wglądu albo z części postępowania, które, które, które się toczy. Także to jest naprawdę bardzo względne, e, względne pojęcie wygrać, przegrać, przegrać sprawę. Czasem dochodzi na przykład do dobrowolnego poddania się karze. I wynika to z rozmowy z adwokatem, i właśnie szacowania tych ryzyk i szans, czyli mapowania sytuacji i takiego stwierdzenia lepiej jest umówić się z prokuratorem na konkretną karę, niż przejść całą drogę w procesie i na koniec dostać karę wyższą. Prawda? I to, i to też prowadzi do wymierzenia kary i ostatecznie do jej wykonywania bardzo często. Ale to nie znaczy, że to jest y, przegrana. Pogadajmy chwilę o kasie. O kasie. Tak. A ile masz dla nas? Taniej już nie jesteśmy tu, tutaj, tutaj czy pod stołem? Nie, żart, żartuję oczywiście. Panowie, y, koszty, koszty, czyli y, czy każdego stać na adwokata? Bo jak się idzie do notariusza, to zdaje się, że tam są jakieś takie rozporządzenie. 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 Mamy, taksy, mamy taksy notarialne, mamy stawki maksymalne, jakie notariusze mogą pobrać tyłem taksy, w zależności od charakteru czynności, z jaką mamy do czynienia. U adwokatów, radców prawnych nie mamy takich, no takich, takich rozporządzeń. Jest to... W tym, w tym zakresie przedsiębiorstwo, biznes taki, jak każdy, każdy inny, tylko związany z bardzo charakterystyczną, specyficzną, specyficzną Czyli branżą. Możemy sobie przyłożyć. Ale to minimum na... jest. Ale minimalne stawki, adwokackie, stawki radcowskie w sytuacji prowadzenia spraw różnego typu oczywiście są regulowane rozporządzeniem, natomiast to też nie są stawki, które najczęściej rzeczywiście odzwierciedlają wartość wynagrodzenia. One czasami bardzo często są absolutnie nieproporcjonalne. do Cała dyskusja pracy. trwa w tej tak, chwili. Tak, to też nie, nie ma co wchodzić, więc to jest jakiś punkt odniesienia, ale ale marny. <laughs> punkt Ale jest, jest jakiś taki poziom zdrowego rozsądku, jakiś top, którego się już nie przekracza? Czy, czy, czy... Jeżeli mówimy o sprawach np. o zapłatę, gdzie wartość minimalnego, znaczy wartość kosztów procesu, czyli kosztów niezbędnych dochodzenia swoich praw w danym, w danym postępowaniu, one są uzależnione od wartości przedmiotu sporu. Czyli czym większa wartość, im większa kwota, której dochodzimy w danym procesie, tym wyższe jest wynagrodzenie. Em, regulowanym tym rozporządzeniem po stronie, po stronie pełnomocnika. Czyli krótko mówiąc, jeśli chcemy porządnie zarobić będąc yy, prawnikiem, to raczej dla naszego dobra i, do, i, i grubości portfela, lepiej byłoby się zająć jakimiś dużymi firmami, korporacjami, które o coś walczą i, i wygrają, tak? Dobrze myślę? Czy, mówię, na, na te wynagrodzenia adwokata, składa się bardzo dużo różnych czynników. Tutaj mówimy o procesach, o procesach zapłaty. Panie mecenasie, ja bym prosił prosto, a nie na oko. To ja może powiem tak Powiedz. prosto, jak się tylko da. Proszę bardzo. Generalnie stawki adwokackie czy radcowskie reguluje rynek. Jeżeli ktoś chce na zasadzie swobody umów zapłacić więcej, to może. Ja sam znam takie przypadki, że pokrzywdzeni przestępstwem potrafili zapłacić Więcej niż kwota, która rzeczywiście stanowi o ich pokrzywdzeniu, czyli jakaś szkoda, którą ponieśli. Po to, żeby domagać się tej sprawiedliwej odpłaty na drodze postępowania karnego. I to już była odpłata, która była karą, a nie tym, co oni mogli uzyskać w sensie materialnym czy wprost finansowym. I tutaj to myślę, do, do czego nawiązuje Kamil, to jest szukanie takiej. Racjonalności, czyli jeżeli mamy milion, który chcemy odzyskać dla naszego klienta, no to wiadomo, że on nie będzie chciał zapłacić ani miliona, ani kwoty, która się zbliża do tej, prawda? Bo musi kalkulować to, ile ewentualnie przeciwnik zwróci, zwróci mu w związku z wyrokiem, który też będzie zasądzał koszty, w tym koszty adwokackie. Yy, musi być jakaś racjonalność w tym, że zostaną zapłacone te pieniądze tytułem honorarium, no i, no i ten zwrot, który, który nastąpi, to wszystko musi się po prostu kalkulować. Czy jest jakiś ranking adwokatów? Jak ja bym chciał szukać sobie, znaleźć tego naj, najlepszego, ale powiedzmy w, w moim budżecie. Jest jakiś taki. Ja nie mówię, czy, czy w internecie, czy, czy gdzieś, ale czy nawet taki niepisany ranking mecenasów. Ten jest, wiesz, 1 na 10, a ten jest 9 na 10. Istnieje coś takiego? Są rankingi, które są publikowane przez, e, przez wydawnictwa polskie, przez wydawnictwa zagraniczne, one oczywiście sprowadzają się do wypełnienia różnych ankiet, różnych formularzy dotyczących. Nie poszczególnych dziedzin prawa, transakcji, wartości transakcji, które są wykonywane, liczby, że tak powiem, prawników, adwokatów, radców, aplikantów na, na pokładzie, jakie mają dane kancelarie. Niektóre kancelarie bardzo poważnie do tego podchodzą, niektóre celowo nie podchodzą. Jest dużo dobrych, znanych kancelarii, które nie biorą udziału w tych, w tych rankingach. Jest to pewien, oczywiście, punkt odniesienia, ale to jest wszystko względne wszystko, co, co bazuje na pewnych deklaracjach, oczywiście potem weryfikowalnych w kontekście tych klientów, jeżeli mówimy, że nie wiem, że mamy jakieś rekomendacje od innego klienta, wskazujemy osoby kontaktowe, to zazwyczaj te, te podmioty kontaktują się z tymi osobami kontaktowymi z danych, z danych przedsiębiorstw. Natomiast no, czujemy trochę intuicyjnie, że, że, że to ma pewną wartość i te kancelarie, które w tych rankingach są odzwierciedlane, to są świetne kancelarie, osoby, które kierują tymi, tymi kancelariami, kierują określonymi działami prawnymi, są świetnymi, świetnymi prawnikami. W ogóle jest bardzo dużo naprawdę świetnych prawników w, nasze, w naszym kraju, który, którzy pracują czy w własnych kancelariach, czy w, w czyichś kancelariach, czy w kancelariach polskich, czy w kancelariach zagranicznych. E, natomiast e, nie ma rankingu takiego, żeby powiedzieć, że najlepszym adwokatem w Warszawie to jest mecenas taki i, e, i taki. No, zna, chciałoby, się, chciałoby się? Ja wiem, czy by się chciało. To być może by nie prowadziło jakieś. Tym bardziej, że można się wydawać, że, że my wszyscy rywalizujemy ze sobą, żeby być najlepszym. A tak naprawdę wielu adwokatów lubi, kocha tą pracę, kocha wykonywanie, tej pracy, niezależnie od tego, czy, czy, czy zajmuje się sprawami karnymi czy cywilnymi. Jest to oczywiście forma prowadzenia działalności, zarabiania, no bo my zarabiamy, zarabiamy na tym, utrzymujemy nasze rodziny, nasze domy w tym zakresie, ale to jest też tak, że my lubimy robić to, co robimy, dlatego też. Też niekoniecznie, żeby prowadzić działalność, żeby być adwokatem, to musimy szukać jakichś międzynarodowych, dużych firm, których będziemy obsługiwać, czy prowadzić im spory za dziesiątki milionów złotych, czy po prostu bieżącą obsługę prawną, pisać kwity korporacyjne, pisać dla nich umowy. A dlatego bierzemy sprawy pro bono, dlatego pomagamy osobom, które są potrzebujące w danej sytuacji, ponieważ też czujemy, że możemy zrobić coś dobrego. Oczywiście nie jesteśmy święci, że też nie miało, że uważam, że nasz zawód jest święty i że adwokat jest świętszy o ta papieża. Absolutnie. Nic z tych, nic z tych rzeczy. Ale mam wrażenie, że pod tym kątem mam, jest pewna specyfika świadczonych przez nas usług, wyganowanej przez nas, przez nas pracy. Panowie, świetnie się z wami rozmawia. Ja dopłacę y, za te kolejne jeszcze minuty, bo wiem, że wasz czas jest cenny. Z Panem wzajemnością bardzo nam się też fantastycznie rozmawia. Chciałbym, dziękuję. Chciałbym teraz przejść do tematu, który jest bliski mojemu sercu, czyli pracy w mediach mm -hmm. i ostatnio no, tego YouTube'a, czego dowodem jest ten kanał, na którym, na którym jest to nagranie. O, to A... za rozmowę o tym, to nawet nie pobierzemy tych pieniędzy, które <laughs> chciałeś nam dać. Tak? No to cieszę się. Wrócimy. Wróciłem, jak Bo muszę wytapetować przedpokój. Myślałem, że mi nie stać. <laughs> nie, to wszystko w porządku. Dobrze. Panowie, chciałbym zacząć od tyłu. Przeprosiny. Mm -hmm. Ja, Maciej Uchmański, e, przepraszam, Pana mecenasa, za to, że w dniu, dniu taki, takim, takim, takim nazwałem go głupkiem, kretynem, idiotą, że go poniżyłem i tak dalej. Umieszczamy takie przeprosiny w ramach. Yy, no, już, no właśnie, bo, w ramach czego? Bo to, bo to jest bardzo istotne. Czy to są przeprosiny, czy, to, czy więcej ludzi zauważy, że ja w tych przeprosinach wyszczególniłem te słowa? Może jeszcze nawet tłustym drukiem. Niż ta krzywda, która się wyrządziła, kiedy ja te słowa rok temu do pana powiedziałem w przestrzeni, która była mniejszą przestrzenią niż, niż ten pasek po, po głównym wydaniu wiadomości. To, o czym mówisz, oczywiście jest jednym z instrumentów ochrony w kontekście dóbr osobistych. Jeżeli by doszło do tego, że naruszysz moje dobre imię, moje, moją, moją cześć, ja stwierdzę, że Ci nie popuszczę. I wystąpię z roszczeniem ochrony dóbr osobistych z artykułu 24 kodeksu cywilnego, właśnie żądając usunięcia skutków naruszeń poprzez na przykład publikację takich przeprosin, no to taka informacja czy w mediach e, tradycyjnych, czy w mediach społecznościowych, w określonym powiedzmy zakresie, w jakim sąd orzeknie, żeby takie media, żeby takie przeprosiny zostały e, opublikowane, m, stanowić będzie Twój obowiązek. Bardzo często, jeżeli kieruje się pozew w tym zakresie, to się dokładnie wyszczególnia, w jaki sposób Przeprosiny brzmieć, jaką one powinny być czcionką, na jakim tle, że powinny być wolne od różnych takich elementów, które mogą wpływać na, na, na powagę tego wszystkiego, bo jeżeli, powiedzmy, literalnie spełnimy takie, takie, taki nakaz zasądzony przez, przez sąd, dokonamy przeprosin, natomiast oczywiście na uwagę czytelnika zwrócą rzeczy, które nie do końca powinny zwracać tą uwagę innymi słowy, będzie więcej złego niż dobrego takie przeprosiny, no to trudno, trudno oceniać, że rzeczywiście takie orzeczenie zostało wykonane zgodnie z założeniem. No bo to orzeczenie ma pewne założenie, ma pewne założenie kompensacyjne, żeby odwrócić skutki naruszenia dóbr osobistych, które w pewnym przestrzeni czasowej miały miejsce. No i, i, i wydaje mi się, że nie tylko nie będzie to realizacja takiego orzeczenia, być może skutkować będzie jakimś kolejnym roszczeniem. No bo takie, taką publikację można postrzegać jako kolejną formę naruszenia dóbr, dóbr osobistych. No i żeby było. Żeby były te przeprosiny, to najpierw musiało dojść do naruszeń. Tak, naruszeń. Mm -hmm. I w związku z tym ja bym teraz chciał chwilę porozmawiać o tym, co się dzieje w, w internecie. Bo ja mam takie wrażenie, że kiedyś przymykano bardziej oko na to, co ktoś skomentował, napisał, gdzieś to się tak rozmywało. Mm -hmm. Dzisiaj wydaje mi się, że mamy już większą świadomość naszych praw. Y, 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 przynajmniej wiemy, że możemy czegoś y, się si domagać, i gdzieś ten nasz wewnętrzny bunt spowodowany jakąś krzywdą czy hejtem w internecie, czy to, że ktoś nas nazwał, czy powiedział, że jesteśmy tacy, a owacy, mhm. to z, możemy z tym coś zrobić. I teraz, co możemy z tym zrobić? Mówię konk konkret. Mhm. Y, 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 emisja filmu, wywiadu który miał miejsce na moim kanale mhm. i wylewa się pod tym wiadro pomyj mhm. i z tych pomyj jakbym sobie tak wyciągnął takie najbardziej hardkorowe no to one są już tak wymienione z nazwiska ty taki, ty owaki będziesz siedział albo jesteś taki, jesteś taki. Czy to już jest powód do tego, że można zasilić konto jakiejś fundacji? Hmm. No jest tutaj myślę mhm. Także dwie sfery trzeba omówić. Pierwsza no to jest taka ściśle prawnokarna, czyli mamy jakieś zniesławienie i jakieś znieważenie. Jeżeli są słowa obraźliwe, to automatycznie wpadamy w kategorię znieważenia, to jest zachowanie się karalne i dochodzone prywatnym aktem oskarżenia, czyli składasz. Akt oskarżenia, opłacasz 300 złotych i toczy się sprawa przeciwko konkretnej osobie, która nazwała cię tak, to atak. Ale jest też kwestia zniesławienia czyli pomówienia o takie zachowanie lub właściwości, które może poniżyć cię w opinii publicznej, może y, sprawić, że narazić cię na utratę y, zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, prowadzonej działalności, prawda? I wtedy Okazuje się, że tryb jest tożsamy, czyli też akt oskarżenia jest prywatny i wnosisz go jako pokrzywdzony i jednocześnie oskarżyciel. Ale tutaj trzeba się zastanowić także nad kwestią, czy tutaj nie ma jakiejś prawdy, która w takim komentarzu się znajduje, bo dowód prawdy, który oczywiście już, gdy chodzi o ciężar, Znajduje się po stronie przeciwnej, czyli naszego oskarżonego, może prowadzić do jego uniewinnienia, do stwierdzenia, że nie doszło do przestępnego zniesławienia. Czyli mamy tutaj takie ważenie wartości, ale zawsze masz prawo dochodzić swojego prawa do no, ochrony swojego. Dobra osobistego, czy to czci, czy, czy godności. I przechodząc płynnie, y, i tutaj nawet bym chętnie Kamilowi głos oddał, bo on specjalizuje się w tego typu zagadnieniach. No, ochrona dóbr osobistych na gruncie procesu cywilnego. Tak, przyjmując tą, e, tą, tą, to zagadnienie od, od Michała. Mamy już wspomniany przeze mnie dzisiaj już kilkukrotnie ten katalog dóbr osobistych, ten katalog, który jest uregulowany artykułem 23 kodeksu cywilnego, to jest to katalog otwarty i tak jak widzimy, nawet rzeczywistość trochę powoduje, że ten katalog trochę nam puchnie, jeśli chodzi o zakres tych dóbr osobistych, Przez ta kwestia wolności seksualnej, która pojawiła się przy ujawnienie okoliczności molestowania seksualnego w kościele, ostatnio przy aferze Pandora Gate. Kiedyś to tej wolności seksualnej tak dużo się nie mówiło w kontekście dóbr osobistych. Teraz jest to jedna z pierwszych rzeczy, które nam przychodzą, przychodzą, przychodzą na myśl. Także mamy ten katalog z 23, mówiący o tym, że m.in. w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, takim dobrym osobistym jest cześć oraz dobre, dobre imię i gdy dojdzie do, na, do naruszenia tego dobrego imienia, możemy skierować w trybie procesowym roszczenie z artykułu, 20, gdzie materialno-prawną podstawą takiego roszczenia z artykułu 24 Kodeksu Cywilnego, mówiące o tym, że ten czyje dobro osobiste zostało zagrożone bądź też zostało naruszone, to osoba, która została pokrzywdzona takim działaniem może żądać albo zaniechania takich naruszeń, albo jeżeli doszło do naruszenia do usunięcia skutków na takich naruszeń, ale ma również roszczenia czy odszkodowawcze, czy w kontekście, czy roszczenia o zadośćuczynienie za dozaną krzywdę, czyli tą taką szkodę niematerialną, której nie jesteśmy w stanie policzyć, ale no, czujemy czy, czy wewnętrznie, e, czy doznajemy tej krzywdy w sposób fizyczny i taką, takim instrumentem ochrony w tym zakresie jest to zadość, e, zadośćuczynienie, więc Punktem wyjścia, powiedzmy, dla naszego tutaj kwalifikacji tych zachowań niech będą te dobra, dobra osobiste i tutaj też nie ma różnicy, czy tutaj zostaliśmy obrażeni w sieci, czy jesteśmy obrażeni w sposób bezpośredni w sieci. Jak widzimy, coraz więcej tego jest, ten hejt niestety jest wszechobecny i bardzo fajnie, że ta świadomość ludzi, że w internecie nie jest się animowym, tylko że te zachowania są dokładnie tak samo kwalifikowane, jak zachowania, z którymi mam do czynienia Bezpośrednio, no to dzięki temu widać większą świadomość, podejmowanie pewnych, pewnych, pewnych działań przez, przez adresatów. Takich, chyba nawet komentarz. łatwiej dzisiaj znaleźć kogoś, kto po, po numerze IP, który ma ileś tam kont w, w tych mediach nowoczesnych, niż kogoś, kto gdzieś tam Cię obraził na ulicy i pobiegł, prawda? To chyba łatwiej jest znaleźć. Przerwałem, proszę bardzo. Bo się pojawia takie od razu automatyczne pytanie. No tak, ale w sieci trochę wszyscy mogą mówić, że są anonimowi, że mają. Jakieś tam niki, pseudonimy, że zakładają własne, własne konta. I co wtedy? Bo tutaj możemy rozróżnić kwestię wciąż odpowiedzialności osoby, która publikuje dalej treści, no ale przecież mamy też tego serwis providera, czyli administratora portalu internetowego. I o tym. Czy taki administrator portalu internetowego, czy taki serwis provider ponosi odpowiedzialność? To się zrobiło głośno mniej więcej, ja wiem, z 8 lat temu, coś takiego. I to za sprawą mecenasa Romana Giertycha, z, z, znaną, znanej, znanego e, polityka wcześniej, obecnie, e, który mm, był osobą, był. Podmiotem wielu e, negatywnych wypowiedzi. On zawsze niestety musiał, e, musiał e, zmagać się z hejtem, i ten hejt był e, czy bezpośrednio na portalach internetowych, w mediach społecznościowych przelewany na niego, czy też e, zdarzało się to na gruncie artykułów, na przykład, które były publikowane, i potem użytkownicy, jako czytelnicy, osoby niezależne od danego wydawnictwa, e, publikowali różne komentarze. No i taka osoba, która jest dotknięta, która raz wcale nie musi wiedzieć, że taki hejt przecież powstał, że takie komentarze powstały w sieci. Ja dwa dowiedziała, się, no to chciałaby mieć jakieś skuteczne środki do zapobiegania temu. się no zastanawiać, czy ona ma rzeczywiście szukać tego kogo, kogoś, tego anonima, anonima, który wylał ten hejt i jest on widoczny dla setek tysięcy czy dziesiątków, tysięcy obserwatorów, czy być może jest jakiś inny inny tryb. I tam pozwolę sobie podejrzeć, bo było takie fajne mm, orzeczenie europejskiego. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To było już orzeczenie, które zapadło ponad 10 lat temu, 10 października 2023 roku w sprawie Delfi AS przeciwko Estonii. I tam była kwestia rozważana, czy ten operator może w ogóle ponosić tego typu odpowiedzialność. I co sąd europejski tam powiedział? Że dopuszczalne jest przypisywanie odpowiedzialności portala, portalowi informacyjnemu za pojawienie się obraźliwych wpisów pod tekstem umieszczonym w internecie. Gdy wpisy internautów są obraźliwe, administrator portalu nie zapobiega, nie zapobiega ich upublicznianiu. I w kontekście tego orzeczenia, zaczęliśmy rozważać, przekładać trochę te normy na grunt, nasz tutaj, na nasze podwórko, na grunt nasz, naszego rodzinnego prawa i tutaj akurat znalazły stosowanie dwa przepisy artykułu 14 oraz 15 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dobrze mówię? Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tam z kolei mamy przepisy, które wyłączają trochę, tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, wyłączają trochę odpowiedzialność tego serwis-providera w momencie, gdy Um, nie miał on świadomości, że działania były bezprawne, jeżeli powziął on taką wiadomość, to, nie, to, to, to wtedy dopiero nie usunął e, takiej informacji, takich komentarzy z sieci, czyli takie informacje, które były bezprawne i które naruszały dobra osobiste danej, e, danej osoby. No ale wciąż ten ciężar dowodu tutaj z samej tej 14 i piętnastki był skrajnie niekorzystny z perspektywy tych ofiar, no bo ile mamy w 204, mamy trochę inny rozkład ciężaru dowodu e, z perspektywy ochrony dóbr osobistych. Tamtej bezprawności nie musimy udowadniać, będąc postęp Stronie powodowej, czyli będąc zgodnie z zasadami rozkładu ciężaru dowodów osobami, które muszą wykazać okoliczności, z których wywodzą skutki prawne, tylko tamten ciężar jest odwrócony. Jeżeli ma mieć naruszenie, to no i przeciwnik musi wykazać, że to naruszenie wcale nie było bezprawne, że te informacje, które są publikowane, one nie są bezprawne, one znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, tutaj nie ma żadnej elementu bezprawności. Podobnie jak w tym postępowaniu karnym, o którym sobie mówiliśmy. To ma głęboki sens, prawda? Bo jeżeli ktoś nam coś zarzuca, to niech wykaże, że mówi prawdę, a nie my będziemy udowodniać, że to nas nie dotyczy, że to jest nieprawda. Jak ty mówiłeś a propos zwierząt, nawet mi powiedziałeś przed, przed, przed dzisiejszym spotkaniem. Tak, że nie jestem wielbłądem. Nagle muszę udowadniać, mimo że to ja zostałem pomówiony, zniesławiony. No, więc szczęśliwie ustawodawca też to widzi. I tutaj było to życzenie, już w tym mecenas Roman. Giertych doprowadził do wypowiedzenia się przez Sąd Najwyższy, to był wyrok bodajże z 20 września 2016 roku, który wskazał właśnie, że stosowanie tych przepisów 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że one się rządzi dokładnie takimi samymi prawami w kontekście rozkładu tego ciężaru dowodów, mówiąc o bezprawności, jak roszczenia z 24 kodeksu cywilnymi. To co z tego wynika? Z tego wynika, że administrator tych portali internetowych, ten serwis provider, on musi baczyć na to, żeby komentarze, które są upubliczniane, są publikowane na w przestrzeni internetowej, za którą, którą on administruje, żeby one właśnie nie, nie, nie cechowały się bezprawnością. I co sąd najwyższy w sprawie wywołanej przez Roman Giertycha powiedział, że nie wystarczy nawet zamontowanie jakichś filtrów takich, które będą tam wyhaczać te takie określenia obraźliwe, no i tam je anonimizować, wskazując, że one są obraźliwe. Nie wystarczy nawet zatrudnienie osób, które będą na tym baczyć, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że takie wpisy się pojawią, to ten ciężar dowodu jest zwrócony, więc ten, ta osoba pokrzywdzona takimi komentarzami może spokojnie, zarówno, kierować te roszczenia odszkodowawcze za, za czy o usunięcie skutków naruszeń, czyli te wszystkie czwórki w stosunku do osoby, która dopuściła się takich, e, takich komentarzy, takich naruszeń dóbr osobistych, ale również może e, kierować takie roszczenia właśnie do serwis e, prowajdera, Więc teraz nie jest tak, że jesteśmy bezprawni, jesteśmy anonimowi w sieci czy jako my publikując takie informacje, ale również jeżeli mamy już portal, mamy już taką przestrzeń w internecie, gdzie umożliwiamy wypowiadanie się innych osób, to też nie możemy powiedzieć, róbcie sobie, co, co chcecie, piszcie sobie, co chcecie, bo to, to też czujemy intuicyjnie, że byłoby to niesprawiedliwe z perspektywy osób, których dobra osobiste mogą być na, naruszone. Wiemy, jaką, jakie zasięgi mają internety, <grymety> internety jakie, jak ta informacja się rozprzestrzenia, jakie może mieć to skutki prawne dla osób pokrzywdzonych, dla ich rodzin. No, to są skutki, które często są nie do odwrócenia. Panie mecenasie, ale czy nie wydaje się panu, że im ktoś ma większe zasięgi, Mówię o tych YouTuberach, influencerach znanych, tym ta bezkarność jest, yy, może być większa, bo yy, no zdaję sobie sprawę z tego i panowie też podejrzewam, że znacie, przynajmniej może się spodziewacie, jakie to są kwoty przy milionowych odsłonach, milionowych subs subskrypcjach yy, tych. Płatnych live'ach, i to są, to są naprawdę bardzo duże pieniądze, to, mm -hmm. to przez tydzień jesteśmy sobie w stanie kawalerkę czasami kupić. E, tak, przynajmniej słyszałem. No i teraz e, to jest nakręcająca sytuacja, bo kiedyś, e, żeby wypowiedzieć jakieś słowa w mediach, czy zrobić reportaż, mm -hmm. czy, czy nadać jakąś opinię, czy y, na jakiś temat się wypowiedzieć, no to trzeba było być dziennikarzem. Tak? Dziennikarz jechał, robi materiał. Dzisiaj wystarczy, że ma, ta, ma się y, studio. Czasami już nawet. Telefon sobie, nawet, wystawi, nawet telefon, ale, ale panowie, no dzisiaj to już są te, te media w internecie. Zresztą do tego to zmierza, że, że odchodzimy powoli od telewizji. Ale młodzi ludzie dwudziestoparoletni, mm -hmm. stają w roli komentatorów rzeczywistości, oceniania y, pewnych wydarzeń politycznych, społecznych i tak dalej. Moim zdaniem to jest niebezpieczne narzędzie. I ono może rodzić. Nakręcenie pewnej fali hejtu wobec kogoś. Może hmm, tak być. To znaczy, ja bym tutaj y, powiedział ostrożniej, bo to, bo to, że ktoś ma prawo do tego, by wziąć telefon i nagrać swój komentarz, jest realizacją jego prawa do wolności wypowiedzi. Ma to gwarantowane konstytucją, może to zrobić. Pytanie jest tylko, czy przekracza granice? I gdzie jest ta granica? No i ta granica to jest właściwie wszystko to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli jeżeli nikogo nie obraża, nie pomawia, jeżeli nie narusza dóbr osobistych, to to wszystko, co mówi, o ile oczywiście yy, mówi prawdę, bo, bo, bo to wtedy ma największą wartość, prawda? Ale no zakładamy, że mówi prawdę. No to, 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 to wówczas w ogóle mamy do czynienia z zachowaniem się wzorcowym. I teraz, oczywiście, można zadać sobie pytanie, co to jest prawda, ale to już nie jest kwestia legalności. Tam, gdzie prawo będzie próbowało ingerować w te wypowiedzi, to, to będzie właśnie ten wyjątek od reguły, czyli tam, gdzie będzie naruszenie jakichś cudzych dóbr osobistych, w szczególności. No dobrze, a co z, co z prawem autorskim? W sytuacji, właśnie kanałów na YouTube, mhm. czyli zapożyczania pewnych treści audiowizualnych do swojego kontentu, który jest tworzony. Mhm. Jest to uregulowane ustawą o radiofonii i telewizji. Jakieś tam są prawa, cytatu? Dobrze mówię, czy było? Tak, tak. A jak jest w internecie? Można, hulaj, dużo piekła nie ma? Jak najbardziej. To wciąż to, że jesteśmy w internecie, znaczy, oczywiście, jak najbardziej nie można. <śmiech> <śmiech> jak najbardziej nie, nie można. To, że jesteśmy w internecie, jak już wspominaliśmy z Michałem, nie zmienia tutaj absolutnie nic. To ja też, też się zgadzam absolutnie z, z Michałem, że. To, że ten, że ten zakres informacji, która jest udostępniana jest teraz na takim, a nie innym poziomie, że odchodzimy od telewizji jako takiej, że telewizją, trochę są różne czy kanały w, mediach, kanały w mediach społecznościowych, to jest fantastyczna rzecz. Ona jest trudna z perspektywy odbiorcy, no bo bardzo ciężko jest trafić te wszystkie informacje, ciężko tutaj na obiektywizm to powoduje, że tych informacji jest tak wiele, że... No, ale jest też wiele powodów do nadużyć. No i jest bardzo dużo, wiele rzeczy, jest do, wiele do pola do nadużyć. Do, do nadużyć. No, mówimy o tych dobrach osobistych. Masz absolutnie rację, że na gruncie prawu na autorskim Eee, to jest bałagan. Jest, jest bałagan i mamy. W obrocie jest bardzo dużo takich różnych sporów, które wcale nie, nie, niekoniecznie zostały wywołane poprzez zachowanie osób młodych, młodych influencerów, ale także osób, które na rynku już znajdują się bardzo. Bardzo długo są osobami znanymi, są aktorami, są innymi osobami publicznymi, bo ten zakres ochrony prawno autorskiej jest szalenie szeroki. Czy mówimy o, o jakichś, chociażby, nie wiem, publikacjach w mediach społecznościowych, prezentów, które dostaniemy, czy mamy jakąś współpracę reklamową, czy mamy jakieś zasady autopromocji, promujemy własny produkt, czyli ja z jednej strony jestem osobą znaną, ale mam, jakiś, mam jeszcze markę odzieży, którą zakładam na, na, na sobie i w sposób naruszający interesy konsumentów, w sposób wprowadzający ich błąd przedstawiam. Także tutaj jest szereg która oczywiście co robić. Sprzyja, <laughs> które oczywiście sprzyja naruszeniom. E, tutaj też coraz e, ja widzę bardzo dobry wpływ działań edukacyjnych. Bardzo fajna publikacja, bodajże w 2022 roku od Łokiku wyszła, która w bardzo przystępny sposób mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy publikować w internecie. No, e, Notabene mówiliśmy o tym nawet w naszym, Trzeba przyznać, w że ta podcaście. właśnie instytucja, jak, jak mało która rzeczywiście o ten y, mm -hmm. publiczny interes dba. Tak, ja z przyjemnością sam to przeczytałem i w taki bardzo obrazowy sposób, jakbyśmy mieli faktycznie cytować te wszystkie przepisy, które są bardzo często niedookreślone. Więc mamy na przykład zachowania, które nie... Ma, mamy postępować w ten sposób, żeby nie wprowadzać w błąd konsumenta. No co to znaczy? No można sobie sięgnąć do rzecznictwa, organów krajowych, organów międzynarodowych, no ale to jest bardzo kazuistyczne, kazuistyczne działanie, bo nawet jeżeli mamy jakieś orzeczenie, to do końca nie jesteśmy w stanie przełożyć sobie to tak na, na rzeczywistość. No dobra, a w takim razie ja mogę to, czy, 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 czy nie mogę? Więc też się zgadzam, że działalność WOKiKu jest tutaj fantastyczna i z przyjemnością tą publikację e, przeczytałem. Panowie, będziemy kończyć, ale na sam koniec y, trochę rozluźnimy atmosferę. Bardzo luźno, uważam. Cały czas jest <laughs> jeszcze bardzo bardziej rozluźnić. Jeszcze Bara bardziej to. rozluźnić. Takie dwie sprawy. Jadę sobie w pociągu, w przedziale dla palących, palę papierosa. Pociąg zatrzymuje się na stacji Warszawa Centralna, mhm. otwieram okno i palę papierosa dalej. Dym leci na peron, gdzie nie wolno palić. Czy łamie prawo, czy nie? Stojąc w przedziale. No zapewne tak. Skoro Zaczyna? nie można, to nie ale można. Ja ale przepraszam bardzo, panie mecenasie. Ja palę w pociągu i w przedziale, gdzie mogę palić. A, bo my mamy do czynienia z sytuacją, że sam przedział jest, jest napalący. Na ale otwieram okno i moja ręka co róż, wy wystaje za za szybę, gdzie leci dym na, na peron. To, to jest przypadek Harta o tym yy, parku i yy, pojazdach, które nie mogą wjeżdżać do parku. Czyli pytanie o ostrość konkretnych wyrażeń, które służą kodowaniu w akcie prawnym normy. Zawsze będziemy się mierzyć z tak zwanymi przypadkami granicznymi. No i tutaj powiedziałeś o jednym z tych przykładów, bo stoję swoimi nogami na podłodze przedziału, w którym z całą pewnością mogę trzymać papierosa w dłoni. I jednocześnie ingeruje w sferę, gdzie papieros jest zakazany. Palenie jest zabronione. No i tutaj myślę, że tego rodzaju przypadki musiałyby być rozstrzygnięte w zależności od okoliczności. Bo wyobrażam sobie sytuację taką. Na peronie nie ma nikogo. Prawda? Niska szkodliwość społeczna. Na przykład. Ale zdarza się tak, że wyciągnięta dłoń z papierosem. Może prowadzić do tego, że kilkanaście do kilkudziesięciu osób czuje ten dym papierosowy, prawda? No bo to no, trzeba się zawsze zastanowić nad celem konkretnej regulacji. To mam jeszcze jedną, panie mecenasie, sprawę. Jestem w banku. To może pytanie do pana, mecenasie. Zaraz się Uf. <grym> Chcę wypłacić pieniądze. 10 tysięcy złotych. Skąd ta? No mam tyle. Jeszcze. <śm> I pani w kasie daje mi do podpisu kartkę. Mm -hmm. Kwotę taką i taką otrzymałem. Mm -hmm. No ale jeszcze jej nie otrzymałem. Mm -hmm. I mam to podpisać, bo dopiero jak to podpiszę, to tę kwotę pani mi wypłaci. Czy wobec tego to nie jest poświadczenie nieprawdy, że ja podpisuję, że otrzymałem, a jeszcze tego nie otrzymałem? Mm -hmm. To jest trochę z... podobne. Podobną chyba odpowiedź pozwolę sobie udzielić jak przed chwilą, której udzielił, udzielił Michał. Bo to rzeczywiście, literalnie czytając albo postrzegając różne, różne, różne sytuacje, można, można, można przejść do pewnego absurdu. To znaczy, jeżeli ja wezmę tą kasę, a nie podpiszę kartki, to pani będzie w stresie, że ja zabrałem pieniądze, a nie, pod, nie pokwitowałem odbioru tej kwoty. Z drugiej strony, nie odbierając tej kwoty. E, dlaczego powinienem poświadczyć, znaczy poświadczyć nieprawno świadczyć, że, e, że w istocie odebrałem, czy to jest fałszerstwo intelektualne w kontekście danego stanu faktycznego, w kontekście szkodliwości społecznej, no, no nie wydaje mi się, zastanawiam się, czy w istocie pojawiają się spory na tym, na tym na gruncie, to tylko wszystkiego trzeba podejść z jakąś taką dozą chyba, normalności, racjonalności, te, przyjąć jakąś taką wykładnię, która odpowiada Hmm, odpowiada jakimś utartym zwyczajem, utartym zwyczajem. Jest jednak to, że otrzymujemy data, podpis, otrzymałem Na poczcie tak samo, prawda? Pod ja doleję do oliwy do ognia, bo jeszcze w banku to jest, to jest mały problem, bo to jest instytucja zaufania publicznego. Spodziewamy się, że po tamtej stronie okienka jest osoba, która jednak wykonuje zawód z pełną uczciwością, ale wyobraźmy sobie kontrahenta, z którym po prostu mamy umowę cywilnoprawną i też chcemy odebrać pieniądze w wykonaniu tej umowy. Dokumenty no, chcemy odebrać, przychodzi klient, mówi Panie mecenasie, to u no, ale, to, to, ale to, to są oryginały, ale proszę Ale to zaraz, to tutaj też jesteśmy w tej sferze zaufania takiego no dobrze, kwalifikowanego. No i a ja chcę postawić sprawę między dwoma uczestnikami obrotu, z których żaden nie jest podmiotem, na którym ciąży jakiś szczególny obowiązek dochowania y, uczciwości, bo wynika to z jakiejś no, regulacji, która czyni dany podmiot takim podmiotem zaufania publicznego. Oczywiście zasada uczciwości obowiązuje zawsze i co do tego nie ma sporu, ale jeżeli mamy do czynienia z dwoma osobami, z których no, każda zastanawia się już podpisać czy jeszcze, no to, to to jest dopiero problem. Więc wracamy do kwestii zasadniczej. Zaufanie. Złamanie y, zaufania no zawsze prowadzi do napięcia. Czyli co zakładam, że stają takie dwa podmioty. Jeden nie chce wydać dokumentów, bo drugi nie chce mu się podpisać, drugi mówi, że e, jeżeli ten się podpisze, to się obawia, że temu nie wyda. To... A ile razy na filmach widzimy ten, ten moment, który dochodzi tak. do tej wymiany i to jest dokładnie w tym samym momencie. Ale z perspektywy nawet prawa, prawa, no nie wiem, prawa pracy powiadamy umowę. Czy jeżeli ja jestem sam na sam z pracownikiem, wręczę mu powiedzenie i pracownik powie. Nie odbieram, wychodzę i za chwilkę przyjdzie SEL-4, wejdzie w okres ochronny. To kwestia znowu dowodowa. Jeżeli chcemy z danego zdarzenia wywodzić skutki prawne, to pewnie trzeba też zadbać o materiał dowodowy, dlatego się powiadomowy mowy w towarzystwie świadków. Być może w takiej skrajnej sytuacji, gdzie nie byłoby zaufania kompletnie i, i, i też ta sytuacja wzajemnego mm, mm. wymiany też by nie miała, nie, nie mogła nastąpić, bo jeden z nich jest silniejszy, a drugi jest słabszy, albo w drodze takiej wymiany mogłoby dojść do porwania tych dokumentów albo gotówki, gdyby gotówka była przekazywana. No to co? To pewnie jakiś świadek, kiedy musisz, że tak powiem, tak. krok do tego zrobić, dokonać danej czynności, typu: Ja podpisuję i odbieram dokument, jeżeli nie odbieram, bo nie mogę, bo ktoś mi zawiera, a z tego tytułu mam wywozić jakieś skutki, skutki, skutki procesowe, no to co, no to powinienem mieć kogoś w sobie, aczkolwiek to ma... Ale, ale proszę zwrócić tak, uwagę, o czym my w ogóle rozmawiamy. Tak. Właśnie, chciałem powiedzieć, drodzy Państwo, właśnie to są papugi, On, oni lubią rozmawiać. To znaczy, o czym my Mówią rozmawiamy, dużo mówić. My, my tak naprawdę zakładamy w tym momencie, w tej rozmowie, że są sytuacje, w których Ludzie są z założenia źli, a przecież jest domniemanie dobrej wiary i właściwie to zaufanie, które towarzyszy nam na co dzień, gdy poruszamy się w społeczeństwie, no jest podstawą funkcjonowania. Tak ja jest. Prawda? I, to, I to powinniśmy krzewić, to powinniśmy propagować i prawidłnie przypominać. I prawidłnie przypom I, i przypominamy. To jest podcast panów mecenasów, na który ja serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że zrodzą się jakieś kolejne ciekawe. Nie lubię tego słowa, casey, ale tematy do, do poruszenia. W rodzinie, tak kiedyś słyszałem, że dobrze mieć księdza, lekarza i adwokata. No ja od dzisiaj mam dwóch nowych znajomych adwokatów. Bardzo się cieszę i dziękuję za spotkanie. Jest nam bardzo miło. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Czuję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Tak mi się coś wydaje. No mam taką mam na nadzieję. Ale Dzie spotykamy się przed kamerą, a nie przed e, sędzią. Oczywiście, oczywiście. My z wielką, przyjemnością, z wielką przyjemnością zawsze będziemy chętnie Ciebie odwiedzać, czy w tej, czy w innej, na e, innej sytuacji. Pan mecenas e, Michał Zacharski, e, pan mecenas Kamil Rudol, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy o subskrypcję, prosimy o komentarze. Jak macie jakieś pytania do e, zacnego e, grona prawniczego, bardzo proszę umieścić się pod tym filmem. Być może wtedy odpowiemy wspólnie na jakieś e, ciekawe zagadnienia. Dziękuję, kłaniam się.